Jak wykorzystać materiały z biblioteki cyfrowej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych? Szanowni Państwo, w dzisiejszym screencaście zapoznamy się z zasobami biblioteki cyfrowej WSB DSW. Do biblioteki cyfrowej mogą Państwo dostać się poprzez portal intranet. Na stronie głównej mają Państwo do dyspozycji zakładkę Biblioteka cyfrowa WSB DSW. Klikamy zakładkę. Zostaliśmy przeniesieni do zasobów biblioteki. Na stronie głównej pojawia się wyszukiwarka, której możemy użyć do przeszukiwania zbiorów bibliotecznych. Poniżej w polu Obiekty znajdują się ostatnio dodane zasoby zawierające krótki opis, dane autora oraz rodzaj zasobu. Pole Aktualności zawiera najnowsze informacje dotyczące zmian w bibliotece cyfrowej WSB DSW. Następnie przechodzimy do pola Kolekcje. Znajdą tutaj Państwo materiały posegregowane według rodzaju. Są to m.in. książki, czasopisma, materiały dydaktyczne oraz biblioteka wykładowcy. Poniżej widzimy kartę z najczęściej oglądanymi obiektami, czyli materiałami najczęściej wykorzystywanymi przez wykładowców. Przejdziemy teraz do zakładek, które pojawiają się na samej górze strony. Zakładka o projekcie zawiera dane dotyczące biblioteki, statystyk, a także dane kontaktowe. Zakładka kolekcje zawiera dwie listy rozwijane: materiały dydaktyczne oraz biblioteka wykładowcy. Materiały dydaktyczne posegregowane zostały alfabetycznie według kierunków. Zakładka biblioteka wykładowcy zawiera informacje, dokumenty oraz wytyczne. Tutaj znajdziecie Państwo wskazówki, jak zostać autorem zasobu bibliotecznego. Kolejna zakładka to książki oraz czasopisma. Zakładka indeksy zawiera filtry: tytuł, temat, zakres, opis, wydawca oraz inne, które umożliwią odnalezienie żądanego zasobu. W historii przeglądania zobaczymy obiekty i kolekcje, które ostatnio przeglądaliśmy.